Panie Janie, otaczają nas tutaj dziesiątki gitar. Z jakiej okazji się tutaj spotykamy? Witam serdecznie. Spotykamy się z okazji aukcji moich gitar. Gitar, które kolekcjonowałem przez wiele, wiele lat. Jest ich tutaj w Desie 27. Ale w Pana prywatnej kolekcji znacznie więcej. Tak, w kolekcji mojej domowej jest ponad 40 gitar. Ja zdecydowałem się na 27, które tutaj się znajdują. To jest jakby taki nie koniec, ale jakby pożegnanie z moimi gitarami, które przez wiele lat mi towarzyszyły. To są instrumenty, przynajmniej na każdym z tych instrumentów zrobiłem po kilka kompozycji, więc każda z tych gitar jest naznaczona jakąś fajną kompozycją, czy to Lady Punk, czy z moich solowych poczynań. Ja już przeżywałem to rozstanie, tak? Było na początku tak, że się rozstaje, potem chciałem się wycofać, ale doszedłem do wniosku, że dla mnie najważniejsze jest to, żeby te instrumenty trafiły w dobre ręce, w ręce kolekcjonerów albo muzyków. Natomiast też mi bardzo zależy, ponieważ mam swoją akademię muzyczną i bardzo mi zależy, żeby ludzie grali na instrumentach prawdziwych. Myślę, że czas się jest rozstać z tymi instrumentami. Tak jak powiedziałem, niech trafią w dobre ręce. Pokażemy kilka najciekawszych? Bardzo proszę. To jest najważniejsza gitara i jestem z nią najbardziej emocjonalnie związany. To jest gitara Fender Stratocaster czerwony, ma ponad 20 parę lat. Jest to gitara, na której jest odciśnięta łapka mojej córki. Ile miała wtedy lat? Ona miała wtedy 11 lat. Natomiast ponieważ ona się starła przez te lata, nie do końca, więc przyjechała moja córka, bo mieszka obecnie we Włoszech na stałe. Przyjechała i odcisnęła ją jeszcze raz, także tak, dwa życia dostała ta gitara od tej samej osoby, więc ona... W ogóle przede wszystkim zaczęło się od tego całowanie mojej gitary, bo na każdym koncercie w tej chwili po solówce w jednym z utworów całuję gitarę, na której gram. A to się zaczęło od tego właśnie, jak mi córka odcisnęła tą swoją łapkę, to zacząłem na każdym koncercie ją całować wtedy. To się trochę starła. Tylko się trochę starła, dlatego musiała przyjechać i na nowo. Także to jest taka najbardziej emocjonalna, jestem związany z tą gitarą. Tutaj mamy instrument, model Steve Vai. Ona jest, to jest Ibanez, ta gitara jest przezroczysta, to zresztą widać. To jest gitara, która się świeci. Jednym potencjometrem można włączyć światełko. To jest gitara, na której grałem na wielu, wielu koncertach, na zakończenie koncertów zespołu Lady Punk przy utworze Nana. Wtedy światło gasło i zapalałem sobie, odwracałem się tyłem specjalnie, żeby było bardziej widać ten efekt i jak się odwróciłem, to już ona była zapalona. I światła były pogaszone, więc ona robiła bardzo fajny efekt. To jest gitara, której już nie można nigdzie kupić, bo to są takie modele, które są jednorazowe strzały i te gitary się pojawiają na chwilę. Po jakimś czasie one w ogóle znikają i można tylko kupić od prywatnego kolekcjonera, na przykład takiego jak ode mnie. Jest też jedna, którą zrobiono specjalnie dla Pana i ma wyjątkową wtopioną rzecz. Tak, to jest gitarka, którą zrobił mój przyjaciel z Los Angeles, Paweł Masłowiec, który jest lutnikiem, bardzo dobrym. Współpracuję również z firmą Fender. Zrobił mi tą gitarę i pamiętam, że jak ja byłem wtedy na koncertach w Chicago, poleciałem do Los Angeles po odebrać tą gitarę. Dopracowaliśmy jeszcze parę szczegółów, czyli podrapaliśmy ją jeszcze specjalnie, żeby wyglądała na taką starą, na taki relik. I poszliśmy sobie coś zjeść i w pewnym ze sklepów zauważyłem, że są takie monety w ogóle, więc wybrałem takiego starego srebrnego dolara i mówię, bardzo się Paweł, proszę ją tutaj przyłożyć. No i ona się nazywa właśnie dolar. Bardzo świetna gitara, świetnie zrobiona, specjalne przystawki były robione pode mnie. Bardzo dobrze to wszystko zostało dobrane. To prawda, że wszystkie gitary na aukcji dalej są mega sprawne i działają w 100%? Tak? Te gitary można natychmiast po aukcji wyjść albo na scenę, albo wejść do studia i grać.
One są w idealnych stanach, nic nie trzeba po prostu tutaj poprawiać i jest naprawdę wszystko perfekcyjnie przygotowane, zwłaszcza, że jeszcze przed aukcją ja musiałem te gitary przywieźć dużo wcześniej, więc one tutaj jeszcze przez moich ludzi, którzy pracują ze mną w studio, przepraszam, na koncertach, którzy zajmują się tymi gitarami i przez lutników zostały wszystkie jakby tak poprawione, że one są natychmiast do użytku. Tam jest jeszcze jedna bardzo ciekawa. Trudno było się z nią rozstać? No, tak jak z każdą z gitar. Wydaje mi się, że było trudno, ale już tyle czasu minęło od momentu, kiedy te gitary przyjechały tutaj do Desy, więc ja już jestem jakby z tym pogodzony i zobaczymy później, czy będę miał jakieś koszmary. Zawsze może pan odkupić. Zawsze mogę odkupić, tak. Poproszę, żeby jeszcze raz zrobili aukcję. W każdym razie to jest gitara metalowa Dobro. Taką gitarę też można byłoby zobaczyć na płycie Marka Knopflera z Dire Straits na okładce. Ten instrument mnie bardzo, znaczy on mnie inspirował. Jak zakupiłem ten instrument, to po powrocie z Norwegii, gdzie byłem u mojego kuzyna, często tam latam na rybki, łowić ryby i się relaksować, to jak wróciłem, to tak byłem zauroczony w miejscowością Stavanger w Norwegii, że skomponowałem utwór na swojej solowej płycie Jana Bo, na płycie Wojna w mieście, utwór Stavanger. I ona jest naprawdę bardzo, ale to bardzo ważnym instrumentem w moim życiu. Tu mamy 27 żywych dowodów pana miłości do muzyki, w domu jest jeszcze więcej. Która gitara jest najdroższą w pana kolekcji? Myślę, że najdroższa gitara z tej całej kolekcji, która się tutaj znajduje, to jest ich kilka takich bardzo drogich, w granicach 30-40 tysięcy. Jest ich kilka. Natomiast chciałem wam pokazać taką gitarę, która jest tutaj. To jest model gitary Epiphone Union Jack. I tutaj jest autograf Noela Gallaghera. On jest tutaj wklejony, w ten autograf. Nie jest osobiście napisany, ale taką krótką serię zrobili tych gitar. W tej chwili jest taka sytuacja, że zespół Oasis wraca do koncertowania po wielu, wielu latach, po kłótniach dwóch braci. Więc ta gitara też ma fajną historię, ponieważ ja poprosiłem swojego przyjaciela, który mieszka w Londynie, żeby mi znalazł jakąś gitarę właśnie Union Jack, czyli żeby była taka flaga angielska. On znalazł tą gitarę i to była ostatnia gitara z tej serii, która została wyprodukowana. Więc ja się bardzo cieszę. W tej chwili tej gitary w ogóle na rynku nie ma, a ceny naprawdę są bardzo wysokie tych gitar. Więc aukcja pokaże, tak?